Konflikt w Syrii. Izrael dokonał ataku rakietowego na port w Lataki, Izrael dokonał ataku rakietowego na port w Lataki, syryjskie media. Syryjskie państwowe media poinformowały we wtorek o izraelskim ataku rakietowym na port w Lataki, na Morzem Śródziemnym. Według tych mediów atak wyrządził znaczne zniszczenia. Brak potwierdzenia ataku ze strony izraelskiej. W rezultacie ataku zniszczona została fasada budynku szpitala, kilka budynków mieszkalnych i sklepów. Zapaliły się też kontenery w porcie, przekazały media. Na zdjęciach przekazanych przez syryjską telewizję widać płomienie i dym w rejonie składowania kontenerów. Izraelska agresja spowodowała duże zniszczenia materialne, szacowanie strat jeszcze trwa, głosi komunikat Ministerstwa Obrony Syrii. Izrael nie potwierdził tych informacji. Reuter zaznacza, że Izrael często atakuje obiekty określane przez niego jako cele irańskie w Syrii, gdzie popierane przez Teheranu grupowania, w tym libańskich Hezbollah, utrzymują znaczne siły wspierające reżim prezydenta Syrii Bashara el-Assada. Lataki a to główny port handlowy Syrii. W odległości 20 km od Lataki znajduje się baza wojskowa Rosji, głównego sojusznika Asada.